Cześć, dzień dobry. Z tej strony Mateusz Stręga, dietetyk, założyciel pierwszego w Polsce ketocentrum, a dziś zapraszam Cię na kolejną z rozmów z profesor Grażyną Cichosz. Do tej pory pojawiły się dwie rozmowy z profesor Grażyną Cichosz. Zostały przez Was przyjęte bardzo, bardzo ciepło. Wszyscy chcieli, aby pojawiły się kolejne materiały, a my z profesor mamy jeszcze wiele kwestii do omówienia, więc możecie być spokojni w tym roku. Na pewno pojawi się jeszcze kilka części. Dzisiaj poruszaliśmy bardzo, ale to bardzo ważny temat. Bo większość z nas zdaje sobie sprawę, że żywność, która jest nam pchana do ust przez przemysłowe koncerny, nie jest najwyższej jakości. Wręcz można zadać sobie pytanie, czy oni nas przypadkiem nie próbują truć. Natomiast myślę, że wiele osób będzie zaskoczone, kiedy okaże się, że dokładnie to samo dzieje się, kiedy mówimy o żywieniu dzieci. I to najmłodszych dzieci, o żywieniu niemowląt, które są karmione mlekiem modyfikowanym, no właśnie chyba nie do końca tak to można nazwać. Ten materiał będzie bardzo ciekawy, nieważne czy jesteś rodzicem, który spodziewa się dziecka, czy już karmiłeś swoje dziecko, czy dopiero będziesz karmił, czy w ogóle nie masz w planach mieć dzieci. Ten materiał warto obejrzeć, żeby zobaczyć, jak działają wielkie korporacje i jak bardzo nie mają skrupułów, by truć nawet najmłodszych, mówmy wprost. Zaciekawiony? Mam nadzieję, że tak, myślę, że tak, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia i wysłuchania rozmowy z profesor Grażyną Cichosz. Dzień dobry pani profesor, witam serdecznie ponownie. Dzień dobry, witam. Bardzo się cieszę, że możemy nagrać kolejną rozmowę, no i dzisiaj, tak jak poprzednie rozmowy poruszały bardzo poważne tematy, no to dzisiaj temat jest chyba najpoważniejszy z poważnych, bo rozmawiamy o zdrowiu najmłodszych i o tym, czy mleko zastępcze, preparaty w żywieniu niemowląt są na pewno bezpieczne. Pierwsze pytanie, które bym miał do Pani, bo w poprzednich rozmowach tak naprawdę poruszaliśmy dwa ważne tematy. Raz to, że tłuszcz mlekowy ma niesamowicie dobre właściwości naszego zdrowia, a dwa, że oleje roślinne to nie jest do końca coś, co prawdopodobnie wpływa na nasze zdrowie dobre, szczególnie te oleje roślinne tłoczone z różnych zbóż i tym podobne. No i teraz, skoro tłuszcz mlekowy wykazuje takie wszechstronne działanie prozdrowotne, to dlaczego w produktach preparatów dla niemowląt stosuje się oleje? To pytanie jest podchwytliwe. Jest tajemnicą Poliszynela, że dla biznesu jedyną, wyłączną wartością jest zysk, czyli najtańsze surowce i maksymalnie duży zysk. Poza tym kilkadziesiąt lat temu przyjęto, nie mając żadnych merytorycznych na to dowodów, założenie, tak zwany konsensus tłuszczowy. Jakoby tłuszcze roślinne były zdrowe i ta kłamliwa od początku do końca narracja jest na rękę i producentom żywności, i środowiskom farmaceutyczno-medycznym, które generują gigantyczne zyski, niestety kosztem naszego zdrowia. Jak wiadomo, oleje są kilkukrotnie tańsze od tłuszczu mlekowego. Te różnice są zmienne, bo i ceny są zmienne, więc różnice są trzy, a nawet siedmiokrotne. I z tego powodu oleje stosowane są wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. W produktach garmażeryjnych, które przecież kojarzymy z mięsem, w słodyczach wszelkiego rodzaju, również w żywności specjalnego przeznaczenia. Do niej zaliczamy nie tylko preparaty do żywienia niemowląt małych dzieci, ale także preparaty do dojelitowego czy też pozajelitowego żywienia chorych z nowotworami. Ceny olejów zależą, jak wszystko inne, od podaży oraz popytu. Dowodem na to, że stosowane są w produkcji preparatów do żywienia niemowląt najtańsze oleje, jest zmienny skład frakcji tłuszczowej tych preparatów. W latach 2013-15 pod moim kierunkiem prowadzone były badania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i okazało się, że badane przez nas preparaty do wstępnego, czyli do 6 miesiąca życia i następnego, czyli po 6 miesiącu życia dziecka, żywienia były bardziej stabilne niż te, które kilka lat wcześniej badano na Politechnice Gdańskiej. Z porównania składu wynikało, że preparaty badane w Olsztynie zawierały w większości olej palmowy, zdecydowanie bardziej stabilny niż olej słonecznikowy. Jego stabilność oksydacyjna jest porównywalna z oliwą z oliwek. Niestety, ostatnio olej palmowy jest dyskredytowany. Pierwszy powód to, że zdrożał, bo w miarę jak rósł popyt, to rosła cena. Drugi powód to są względy środowiskowe, wyciągane przez specjalistów od klimatu. Wiadomo, że wycinanie puszczy, nie tylko amazońskiej, wpływa na zmiany klimatu, tylko dziwnym trafem te same środowiska ekologów nie podnoszą problemu zwiększających się stale produkcji soi genetycznie modyfikowanej przez amerykańskie koncerny. Zagrożenia wynikające z
produkcji soi są ignorowane, natomiast olej palmowy jest dyskredytowany. To daje do myślenia. Aktualnie na rynkach światowych najtańszy jest olej słonecznikowy, który niestety jest najbardziej rakotwórczy. Dowody na to w postaci badań na zwierzętach opublikowano już w 1983 roku. Kolejny powód, dla którego stosowane są tłuszcze roślinne, to brak możliwości zidentyfikowania utlenionych, czyli zjełczałych olejów przez zmysły człowieka. Wynika to z bardzo wysokiego progu wyczuwalności i dzięki temu producenci mogą deklarować termin przydatności do spożycia 2 lata, a do niedawna, jeszcze 10 lat temu, ten termin wynosił aż 3 lata. Brak możliwości identyfikacji wynika z ewolucji. Tłuszcze zwierzęce były składnikiem Homo sapiens przez dziesiątki tysięcy lat, prawdopodobnie przez miliony lat. Natomiast oleje tłoczone są od lat 60. I nasze zmysły, nasze receptory do tego się jeszcze nie dostosowały. Mlekozastępcze preparaty zawierają od 20 do prawie 30 gram tłuszczu na 100 gram proszku. Do niedawna zawierały kwasy nasycone, kwasy jedno- i wielonienasycone w równoważnych proporcjach, czyli po 10% każdej grupy tych kwasów. Ostatnio ilość kwasów wielonienasyconych, tych najbardziej podatnych na utlenianie, zmniejszono o połowę. No, czyli producenci śledzą wyniki badań i starają się te swoje produkty ulepszać. Nie zmienia to faktu, że preparaty do żywienia niemowląt nie mogą być porównywane ani z mlekiem matki, ani z modyfikowanym mlekiem krowim. Produkowane są z białek serwatkowych, z dodatkiem utlenionych olejów roślinnych. Oczywiście są standaryzowane pod względem składu chemicznego. Muszą zawierać odpowiedni poziom laktozy, witamin wszelakich, związków mineralnych, pierwiastków śladowych. Wzbogacane są FOS i GOS, czyli fruktooligosacharydy i galaktooligosacharydy, które pełnią funkcję prebiotyków w przewodzie pokarmowym. Wzbogacane są w nukleotydy, w długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, m.in. DHA, niekiedy w probiotyczne szczepy bakterii mlekowych. Panie profesor, z poprzednich rozmów wiemy bardzo dobrze, że te mleko zastępcze preparaty do żywienia niemowląt jako żywność specjalnego przeznaczenia powinny charakteryzować się szczególnie wysoką stabilnością oksydacyjną, z tego względu, no, że to, co wiemy z badań, wpływa negatywnie na dorosłego człowieka, na dziecko będzie wpływało wielokrotnie mocniej. I pytanie tak od strony, szczególnie pani profesji, czy to od strony technologicznej jest w ogóle możliwe? No niestety, zabezpieczenie skutecznej osłony antyoksydacyjnej nie jest wykonalne, mimo ogromnego postępu technologicznego. Wynika to ze składu i właściwości olejów. Jak już wspominałam bodajże w pierwszej naszej rozmowie, wielonienasycone kwasy tłuszczowe utleniają się w postępie geometrycznym, proporcjonalnie do zawartości tych kwasów oraz ilości wiązań nienasyconych. W olejach mamy duże dysproporcje między zawartością wielonienasyconych kwasów oraz ilością i skutecznością naturalnych antyoksydantów, które dodatkowo w procesie rafinacji są z olejów usuwane. Takim miarodajnym wskaźnikiem, chociaż też nie do końca rzetelnym, miarodajnym wskaźnikiem wykorzystywanym w porównywaniu stabilności oksydacyjnej tłuszczów jadalnych jest proporcja witaminy E do zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. I tu zdecydowanie najlepiej wypada masło, które zawiera 2,2 mg witaminy E na 1 gram wielonienasyconych kwasów. W dalszej kolejności oliwa z oliwek jednak o połowę gorzej wypada, 1,1. Ale trzeba dodać, że oliwa z oliwek oprócz witaminy E zawiera również inne antyoksydanty, więc ten wskaźnik jest przydatny w porównaniach, ale nie do końca rzetelny. Nieźle wypada żółtko jaja, olej rzepakowy i śledź. Żółtko jaja ma proporcję 1, olej rzepakowy, śledź 0,9 i uwaga, również wołowina. 0,7 mg witaminy E na 1 gram wielonienasyconych kwasów. Jest jeszcze jeden powód, dla którego skuteczna osłona antyoksydacyjna olejów jest niewykonalna. Ten powód to dynamika reakcji z udziałem antyoksydantów, która jest o wiele rzędów wielkości. O 10 do 3, 10 do 4, czyli 1000, 10 tysięcy razy wolniejsza niż reakcje utleniania. Procesy utleniania inicjowane są w obecności tlenu,
światła w obecności niektórych metali, zwłaszcza miedzi i żelaza. Niestety na każdym z etapów produkcji olejów, na każdym z etapów produkcji mlekozastępczych preparatów, procesy utleniania nienasyconych kwasów oraz steroli są nieuchronne. Co więcej, zainicjowane w procesach technologicznych utlenianie zachodzi również podczas długotrwałego przechowywania w hermetycznie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Natomiast przy dostępie tlenu, czyli po otwarciu opakowania, ulega intensyfikacji. Konsekwencją procesów utleniania wielonienasyconych kwasów jest powstawanie sztucznych izomerów trans o działaniu neurotoksycznym, kancerogennym, nadtlenków, chociaż tutaj istotne jest również działanie wysokich temperatur. Konsekwencją jest powstawanie nadtlenków i wodoronadtlenków klasyfikowanych jako pierwotne produkty oksydacji, z których następnie powstają wtórne produkty oksydacji. Nieuniknione jest również powstawanie oksysteroli, które działają prooksydacyjnie, prozapalnie. One działają jak wolne rodniki tlenowe. Skutkiem tych wszystkich przemian jest duży spadek zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w czasie przechowywania produktu. Ten spadek jest zawsze większy w przypadku kwasów omega-3, które zawierają trzy wiązania nienasycone. Tu drobne uzupełnienie. Kwas alfa-linolenowy, który zawiera trzy wiązania nienasycone, utlenia się nie trzy razy szybciej w porównaniu do oleinowego z jednym wiązaniem nienasyconym, tylko utlenia się w postępie geometrycznym, czyli 100 razy szybciej. Alfa-linolenowy utlenia się 100 razy szybciej niż oleinowy. Co gorsza, wszystkie produkty oksydacji lipidów powodują spadek zawartości witamin lipofilnych oraz wartości odżywczej białka. Pani profesor, u nas w branży jest takie pytanie, jeżeli ktoś mówi tezy, które są w cudzysłowie kontrowersyjne, czy masz na to badania, a więc czy są dowody naukowe, które to wszystko potwierdzają, bo to brzmi po prostu wręcz szokująco. Oczywiście, że są dowody naukowe. Po pierwsze, wszystkie produkty oksydacji z wyjątkiem oksysteroli powstają z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, więc spadek ich zawartości jest oczywisty. Dowodów, które potwierdzają ten fakt, jest w literaturze naukowej całkiem sporo, mimo iż na badania, podobne badania, z reguły granty nie są przyznawane. Obowiązuje ciągle coś, co ja nazywam poprawnością polityczną. Jeżeli coś jest wbrew interesom, zwłaszcza zachodnich koncernów, to jest uziemiane na starcie. W badaniach, które zrealizowano w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie we współpracy z Katedrą Biochemii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykazano, że zarówno preparaty dostępnego, jak też następnego żywienia niemowląt nie zawierają deklarowanych przez producenta i opisanych na opakowaniu ilości wielonienasyconych kwasów omega-3 i omega-6, bo wiadomo, że ulegają rozkładowi. Po 12 miesiącach przechowywania w nieotwieranych oryginalnych opakowaniach zawartość wielonienasyconych kwasów omega-3 malała w 6 badanych przez nas preparatach od 40 do 60%, natomiast zawartość kwasów omega-3 malała o kilka do 20%. Muszę podkreślić, że badania prowadzono tylko przez 12 miesięcy, albowiem ze względu na koszty ich kontynuacja i przedłużenie do 24 miesięcy po prostu nie miały sensu. Zwłaszcza, że zawartość długołańcuchowych kwasów eikoza pentaenowego do koza heksaenowego już po 12 miesiącach była śladowa. Co gorsza, poziom nadtlenków w preparatach, które jakby nie było są żywnością specjalnego przeznaczenia, był znacznie wyższy niż ilości dopuszczalne dla olejów. No to jest oczywiste. Utlenianie przy produkcji olejów i normy dla olejów. Kolejne utlenianie przy produkcji preparatów już nie uwzględniane. Więc po 12 miesiącach badań poziom nadtlenków w preparatach dla najmłodszych dzieci przekraczał 3-krotnie dopuszczalny poziom dla oliwy extra virgin, ponad 4-krotnie przekraczał dopuszczalny poziom dla oliwy z oliwek i 22-krotnie poziom dopuszczalny dla smalcu. Jak widać, po 12 miesiącach przechowywania mlekozastępcze preparaty do żywienia niemowląt
nie zawierają ani deklarowanych ilości, ani optymalnych proporcji kwasów omega-6 do omega-3. No oczywiście po 24 miesiącach zakres oksydacji będzie znacznie większy. Dodatkowo po otwarciu opakowania te procesy ulegają bardzo dużej intensyfikacji. Jeszcze wracając do tego wątku. Podobne badania realizowano na Politechnice Gdańskiej. Identyczne niemal badania realizowano w Hiszpanii, we Francji. Także argumentów naukowych jest dużo. Zresztą już w 1993 roku przedstawiono argumenty na to, że w diecie małych dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących oleje roślinne nie powinny być obecne. Jednak biznes ma pieniądze na reklamy, na ogłupianie ludzi po prostu. Panie profesor, to jest dla mnie po prostu całkowicie szokujące. Przecież mamy bandy urzędników ogromne, na które płacimy mnóstwo pieniędzy, kontrolują teoretycznie wszystko. Jest to pokazywane w taki sposób, że przecież oni dbają o to, żeby to jedzenie było jak najzdrowsze. A tutaj mówimy o preparatach dla niemowląt, czyli najbardziej wrażliwych na wszystko istot. To tam są jakieś kontrole? Jak to wygląda? Jeżeli są jakieś kontrole, to w ogóle w jakim zakresie? I tu jest pies pogrzebany. To jest bardzo trudne pytanie. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko pod względem ilości, ale także jakości i bezpieczeństwa konkretnych produktów, a przecież mówimy o żywności specjalnego przeznaczenia, jest rolą państwa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy produkowane przez zachodnie koncerny produkty podlegają urzędowej kontroli pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego. Obawiam się jednak, że nie. Dlaczego? Gdyby badano te preparaty, to przy uwzględnieniu argumentów merytorycznych, tylko tych, które są zapisane w prawie żywnościowym, czyli poziom nadtlenków, zawartość i proporcje kwasów omega-6 i omega-3, nie byłyby one nigdy dopuszczone do obrotu. One w momencie wyprodukowania nie spełniają kryteriów, a co dopiero po 12 czy 24 miesiącach. Co do systemów zarządzania jakością w branży spożywczej. Zgodnie z prawem żywnościowym we wszystkich zakładach produkcyjnych wdrożono systemy zarządzania jakością. Wdrożenie tych systemów było warunkiem zaistnienia na rynku unijnym, warunkiem eksportu. Systemy HACCP powinny eliminować wszelkie zagrożenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Wdrożenie systemów w konkretnym zakładzie potwierdza Polskie Centrum Akredytacji, wydając odpowiedni certyfikat ISO i na końcówce jest rok 2001, 11 czy 17. To jeszcze nie wszystko. Niezależnie od certyfikatu, jednostki nadzorujące bezpieczeństwo żywności, a mamy ich w naszym kraju kilka, powinny regularnie badać 5% próbek każdego asortymentu. Te badania mają na celu potwierdzenie zgodności deklaracji producenta ze stanem faktycznym, z tym, co jest w realu. Niestety urzędowe kontrole prowadzone okresowo przez audytorów, te kontrole są bardzo kosztowne dla producentów, bo jeden dzień pracy audytora 10 lat temu był wart najniższą krajową, a ponieważ audytor nie może być sam, bo musi być kontrolowany, więc z reguły pojawia się w zakładzie dwóch audytorów i za jeden dzień pracy dwie najniższe krajowe. Nie wiem, jakie są aktualnie stawki. Więc działania akredytorów, bo znam je, kilkakrotnie zeznawałam w sądach, nawet w Krakowie, w sprawach spornych, więc działania audytorów są pozorowane. Sprowadzają się do analizy dokumentów. Czasami, jeżeli trafi się gorliwy audytor, to sprawdza, czy termometry wskazują właściwą temperaturę, czy w lodówce na górze i na dole jest ta sama temperatura, jakie są temperatury w magazynach na podłodze i pod sufitem. I tego typu działania pozorowane, bo na technologii audytorzy najczęściej się nie znają, dlatego musiałam kilkanaście razy zeznawać w sądach. Obawiam się, a moje obawy graniczą z pewnością, że deklaracje producentów dotyczące jakości produktów spożywczych w ogóle nie są weryfikowane w badaniach laboratoryjnych ze względu na koszmarne koszty tychże badań. My zaniechałyśmy badań w drugim roku przechowywania. Jest jeszcze jeden problem. Bardzo często zachodnie koncerny zastrzegają sobie, nie wiem jak to się ma do prawa unijnego, że ich produktów po prostu nie wolno badać. Taka sytuacja była z genetycznie modyfikowaną soją
Identyczna sytuacja była z produktami mięsnymi. I teraz uwaga, skoro nasz budżet, oprócz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, do niedawna był to Instytut Żywności i Żywienia, finansuje zaledwie 8 inspekcji i urzędów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, to zapewne na badania laboratoryjne po prostu nie starcza środków finansowych. 8 prezesów, kilkunastu, może kilkudziesięciu wiceprezesów i cała ekipa urzędników. No takie mamy państwo. Były minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski usiłował zorganizować na wzór Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, krajów skandynawskich jeden państwowy urząd odpowiedzialny za bezpieczeństwo żywności. I jak się skończyło? Dymisją. Takie mamy państwo. Przykładów na brak nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest mnóstwo w każdej branży, a sytuacja na rynku produktów specjalnego przeznaczenia, między innymi tych preparatów do żywienia niemowląt, jest tylko jednym z bardzo wielu. Potwierdza to sprawa sądowa, którą albo w 2007, albo w 2008 roku wytoczyło kilkanaście matek małych dzieci przeciwko producentowi preparatu Babylon 1. Oczywiście zaskarżony producent zorganizował kampanię medialną i usiłował wszystkie problemy zdrowotne dzieci zrzucić na infekcje bakteryjne w związku z rzekomym brakiem higieny. No niestety, trafiła kosa na kamień, bo inicjatorka tej akcji była lekarką i doskonale wiedziała, jak ugryźć problem. W sytuacji, kiedy sanepidy, bo dzieci były z różnych miejscowości, wykluczyły infekcje bakteryjne, a w badaniach zrealizowanych na SGGW wykazano kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnych w olejach jadalnych poziomów nanatlenki, kiedy wykazano obecność mutagennych, wtórnych produktów oksydacji wielonienasyconych kwasów, preparat został wycofany z rynku. Znamienne w tej sytuacji były działania zdeterminowanych matek przy całkowitej ignorancji problemu przez instytucje państwowe opłacane z naszych podatków i odpowiedzialne za nasze bezpieczeństwo. Czy główny inspektorat sanitarny wyciągnął wówczas jakiekolwiek wnioski w związku z jakością wycofanego z obrotu preparatu Babylon? Nie wiem. Obawiam się, że nie. Czy wówczas przebadano wszystkie dostępne w ofercie handlowej mleko zastępcze preparaty? Nie wiem. W państwie prawa takie działania z całą pewnością byłyby podjęte. Pani profesor, jak rozumiem, preparat, o którym mówimy, wrócił ponownie na rynek i to oznacza, że został zmieniony jego skład na lepszy i producent udostępnił jakieś badania, które to potwierdzają, czy po prostu gdzieś coś się zmieniło, jakieś kryteria dopuszczenia zostały zmienione i on wrócił? Znaczy zmniejszono zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i skrócono z 3 do 2 lat termin przydatności do spożycia. Być może dodano FOS, GOS, ładnie brzmi, czyli fruktooligosacharydy, galaktooligosacharydy. Nie sądzę, żeby skład zmienił się w sposób istotny, albowiem stale i niezmiennie w tym preparacie Babylon 1, to jest preparat przeznaczony dla noworodków, stosowane są wyłącznie oleje roślinne. Poza tym obawiam się, że wcale nie chodzi tutaj o kryteria merytoryczne. Stabilność oksydacyjna mlekozastępczych preparatów, podobnie jak wszystko inne, co produkują zachodnie koncerny, nie budzi żadnych zastrzeżeń i zawsze jest pomijana milczeniem. Gdyby to było badane, to te preparaty nie byłyby na rynku. Obowiązujące aktualnie normy, czyli dotyczące olejów stosowanych w produkcji preparatów, czyli polska norma z 2000 roku i unijna norma z 2012 roku, nie definiują poziomu jakichkolwiek szkodliwych dla zdrowia wtórnych produktów oksydacji lipidów w preparatach do żywienia niemowląt. Jak już wspominałam, zgodnie z prawem żywnościowym w ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego olejów uwzględnia się tylko jeden nietrwały, czyli zmienny parametr, jakim jest liczba nadtlenkowa. Nadtlenki, o czym już nasi internauci wiedzą, przekształcane są do wtórnych produktów oksydacji, dlatego ich poziom nie jest wartością wiarygodną w ocenie stabilności oksydacyjnej preparatów, ale także olejów. Powinny być stosowane trwałe wskaźniki uwzględniające poziom wtórnych, czyli cytotoksycznych, mutagennych produktów oksydacji lipidów, na przykład związków reagujących
z kwasem tiobarbiturowym. Bardzo prosta i tania metoda, ale nikt się tym nie interesuje z wiadomych powodów. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego preparatów do żywienia niemowląt, dokładnie tak samo jak ocena olejów jadalnych. W oparciu o zmienny poziom nadtlenków jest iluzją. To jest działanie pozorowane. Mimo tak oczywistych zastrzeżeń, wszystkie rządowe agendy odpowiedzialne za bezpieczeństwo zdrowotne żywności, również tej specjalnego przeznaczenia, nie uwzględniają w ocenie żadnych toksycznych produktów oksydacji wielonienasyconych kwasów, czy też obecności oksysteroli. Pani profesor, to teraz nasuwa mi się pytanie, czy to jest w ogóle możliwe, że my tak naprawdę nie wiemy, jakie zagrożenie dla zdrowia maluchów istnieje w związku z żywieniem takimi preparatami. Co gorsza, środowiska odpowiedzialne za nasze zdrowie tej wiedzy nie chcą przyjąć. Dwukrotnie zgłosiłam swój akces do udziału w sympozjum organizowanym przez lekarzy pediatrów. Zaproponowałam tytuł i bezpłatny swój udział, czyli przyjazd na własny koszt. Nie musieli ponieść żadnych kosztów. Zrezygnowałam z honorarium i odmówiono mi. Dlaczego? Bo pani profesor odstrasza nam sponsorów. Identyczną sytuację przerabiałam w 2010 roku. Sympozjum zorganizowane w Łodzi, gdzie poinformowano mnie, że nie będzie honorarium, nie będzie nic, nie będzie sympozjum, bo wszyscy sponsorzy się wycofali. Ale ponieważ organizujący sympozjum był zainteresowany problematyką, więc poinformowałam, że rezygnuję ze wszystkiego. Mają mi zapewnić nocleg, ale warunkiem jest godzina czasu na dyskusję, nie tylko sucha prezentacja, ale godzina czasu na dyskusję. I to sympozjum się odbyło, czyli sponsorzy byli mniej istotni niż wiedza i miałam ogromną satysfakcję, bo wszystko było oczywiście w ostatniej chwili. Miałam ogromną satysfakcję, bo i z Gdańska, i z Wrocławia samolotami w ostatniej chwili z niewielkimi opóźnieniami zjawiali się uczestnicy ciekawi wiedzy. Więc to, że środowiska lekarskie nie wiedzą o zagrożeniach, nie jest możliwe. Przecież nie bez powodu zorganizowano banki mleka kobiecego. To mleko jest przeznaczone głównie dla wcześniaków. Nie bez powodu składka zdrowotna jest stale zwiększana. Przy całkowitym, to trzeba podkreślić, braku zainteresowania profilaktyką zdrowia. Nieprzypadkowo przecież choroba leśniowskiego Crohna diagnozowana jest u przedszkolaków. Nieprzypadkowo coraz częściej wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród dorosłych diagnozowane są problemy psychiczne. Każdego roku w Polsce na białaczkę choruje około 300 dzieciaków, na nowotwory mózgu 200-250 dzieci. Najczęściej to są dzieci w wieku kilku do 10 lat. Nie wiem, jaki odsetek tych dzieci przeżywa chorobę oraz jej leczenie. Trzeba dodać bardzo kosztowne leczenie. Około 3% populacji dzieci do 15 roku życia obarczone jest różnymi niepełnosprawnościami. Co więcej, co roku rodzi się ponad 6 tysięcy z wadami wrodzonymi, w tym 3 tysiące maluchów z wadami serca. Od ponad 20 lat wiadomo, że co drugi człowiek rasy kaukaskiej, czyli biały, posiada zmutowane geny odpowiedzialne za wykorzystanie kwasu foliowego z warzyw i produktów zbożowych. Osoby ze zmutowanymi genami nie wykorzystują kwasu foliowego, który nie może być przekształcony do 5-metylotetrahydrofolianu. I mimo to Polskie Towarzystwo Ginekologiczne dla kobiet planujących ciążę czy ciężarnych zaleca suplementację folikiem zamiast aktifolinem, który nie wymaga w organizmie przekształceń i jest biodostępny. To się przekłada na też ponad 6 tysięcy dzieci rodzonych z wadami wrodzonymi. Nie da się ukryć, że wysoka zachorowalność na dietozależne schorzenia, uznawane od 20 kilku lat za nieuleczalne, stanowi jeszcze lepsze źródło dochodów dla zachodnich koncernów niż mleko zastępcze preparaty do żywienia niemowląt. Stosowanie tychże preparatów umożliwia dostarczenie podstawowych składników odżywczych. Niestety pozbawia organizm dziecka wielu biologicznie aktywnych substancji niezbędnych w procesie neurogenezy, niezbędnych do funkcjonowania układu immunologicznego. Jeżeli dziecko karmione jest preparatami, to nie otrzymuje odpowiednich ilości kwasów omega-3, które działają przeciwzapalnie. Między innymi nie otrzymuje kwasu DHA, dokozaheksaenowego, niezbędnego w procesie neurogenezy. Nie otrzymuje fosfolipidów i cholesterolu,
z których formowane są synapsy oraz otoczka mielinowa, ani antyoksydantów lipofilnych zabezpieczających struktury mózgu oraz błon komórkowych przed skutkami stresu oksydacyjnego. W preparatach, we wszystkich 6 preparatach, które badałyśmy, kazeina była nieobecna. Kazeina jest trawiona powoli, pęcznieje w żołądku, zapewnia na 2,5-3 godziny wrażenie sytości. Jest źródłem wielu bioaktywnych peptydów o wszechstronnych właściwościach prozdrowotnych, między innymi przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. W preparatach zamiast kazeiny stosowana jest maltodekstryna, która kosztuje tylko 6 zł za kilogram. Zapobiega ulewaniu, to jest prawda, ale nie dostarcza tych prozdrowotnych peptydów. Preparaty nie tylko nie pokrywają zapotrzebowania na niezbędne w procesie neurogenezy bioskładniki, ale co gorsza, są źródłem między innymi sztucznych izomerów trans o działaniu neurotoksycznym. I teraz uwaga, dopuszczalny poziom sztucznych izomerów trans w preparatach wynosi aż 3%. Z badań na starszych dzieciach i na dorosłych wiadomo, że sztuczne izomery trans obecne w ich diecie w ilości 2% zwiększają ryzyko cukrzycy typu drugiego zaledwie o 40%. Zamiast kwasów omega-3 w preparatach są obecne cytotoksyczne i mutagenne produkty ich oksydacji, które zwiększają ryzyko wszelkich chorób. Z wielu badań naukowych wiadomo, że poziom kwasów omega-3, zwłaszcza tych długołańcuchowych DHA i EPA, a także proporcje między kwasami omega-6 i omega-3 są kluczowe w rozwoju jelit. Są kluczowe dla wykształcenia odpowiedniej wysokości kosmuków jelitowych, dla grubości mięśni. Poza tym są istotne w zapewnieniu bariery jelitowej, w zapobieganiu stanom zapalnym, między innymi marciczemu zapaleniu jelita u wcześniaków. Wypada przypomnieć, że w jelitach generowane jest 70% naszej odporności. Prawdą jest, że zawartość nadtlenku w jednej porcji preparatu, tego rozpuszczonego w wodzie proszku, nie jest wysoka. Ale trzeba być świadomym faktu, że niemowlę karmione jest wyłącznie takim preparatem przez kilka, a czasami kilkanaście miesięcy, a długotrwałe karmienie takimi preparatami może powodować nie tylko biegunki. Może wpływać na upośledzone funkcjonowanie wątroby, nerek, może inicjować szereg schorzeń degeneracyjnych. Porównywalne zagrożenie stanowią oksysterole. Działają prooksydacyjnie na strukturę błon komórkowych oraz mózgu, czyli zwiększają ryzyko stanów zapalnych. Co więcej, hamują endogenną syntezę cholesterolu w organizmie. A przecież z cholesterolu wytwarzane są hormony odpowiedzialne za regulację metabolizmu, energia. Od cholesterolu zależy przyswajanie minerałów, budowa kości, mięśni, a nawet podatność na stresy, bo cholesterol i fosfolipidy wchodzą w skład otoczki mielinowej neuronów. Wszelkiego rodzaju zapewnienia producentów, że pod względem składu chemicznego preparaty do żywienia niemowląt są upodobnione do mleka kobiecego, jest ogromnym, wręcz niewyobrażalnym nadużyciem. Natomiast informacja podawana na opakowaniach preparatów, jakoby było to mleko modyfikowane, jest de facto dezinformacją. Poza tym jest ewidentnym łamaniem prawa. Pani profesor, z tego co pamiętam, między innymi ze studiów, ale też z badań naukowych, które kiedyś czytałem, to jak żywimy nasze noworodki i małe dzieci, jest tak naprawdę programowaniem metabolicznym człowieka na całe życie. Wpływając na to, jaką będzie miał podatność na różnego rodzaju schorzenia metaboliczne i inne kwestie zdrowotne, a więc tak naprawdę prawidłowe żywienie jest inwestycją w zdrowie kolejnych pokoleń. Dokładnie tak. W 100% prawda. Oczywiście od żywienia niemowlęcia zależy stan jego zdrowia przez całe życie. Czyli w dzieciństwie, w młodości, w życiu dorosłym, a nawet w starości. Dlatego obecność wielonienasyconych kwasów omega-3, fosfolipidów i cholesterolu w diecie najmłodszych jest tak istotna. Jak już wspominałam, kwasy omega-3, fosfolipidy, cholesterol niezbędne w procesie neurogenezy, ale także w programowaniu potencjału intelektualnego dziecka. Kwasy omega-3, fosfolipidy programują, indukują szlaki metaboliczne odpowiedzialne za efektywny metabolizm cholesterolu i glukozy,
Co więcej, zmniejszają ryzyko miażdżycy, cukrzycy typu drugiego w młodości, ale także w życiu dorosłym. Wykazano w badaniach, że dzieci, które w wieku kilku lat miały nadwagę i zespół metaboliczny, w życiu dorosłym mają tylko 15 razy większe szanse na schorzenia układu sercowo-naczyniowego. Równie istotne w zapewnieniu zdrowia są te składniki, które wpływają na integralność bariery jelitowej, czyli krótko-średniołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe, wszystkie bez wyjątku antyoksydanty lipofilne działające przeciwzapalnie, fosfolipidy, prebiotyki, probiotyki. Te składniki działając przeciwzapalnie modulują rodzaj odpowiedzi immunologicznej, od której zależy podatność albo brak tej podatności na alergie, na nietolerancje pokarmowe przez całe nasze życie. Rzekomo prozdrowotnych, reklamowanych właściwości preparatów dożywienia niemowląt nie potwierdzają ani wyniki niezależnych badań naukowych dotyczących ich stabilności oksydacyjnej, ani tym bardziej wysoka zachorowalność dzieci i młodzieży na otyłość, cukrzycę i różne inne schorzenia metaboliczne łącznie z nowotworami. Fakt, że preparaty dożywienia niemowląt produkowane przez zachodnie koncerny zawsze uzyskują bezwarunkową akceptację głównego inspektora sanitarnego, jest w mojej opinii co najmniej zastanawiający. Dlaczego nigdy w urzędowych badaniach nie sprawdzono ani stabilności oksydacyjnej preparatów, zwłaszcza ich frakcji lipidowej, ani deklarowanej zawartości wielonienasyconych kwasów omega-3, ani deklarowanych proporcji kwasów omega-6 do omega-3. Jak już wspominałam, już po wyprodukowaniu w trzecim, czwartym miesiącu przechowywania te parametry nie są spełniane, a co dopiero po 2 latach przechowywania. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie chodzi o świadome generowanie chorób, a być może nawet depopulację, o czym ostatnio się coraz częściej mówi. I z tego powodu, jako świadomy obywatel, świadomy praw, ale także obowiązków, jako specjalista z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia, w październiku ubiegłego roku zgłosiłam do prokuratury generalnej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z dopuszczeniem do obrotu mlekozastępczych preparatów do żywienia niemowląt i małych dzieci. Niezależnie od zawiadomienia, na prośbę jednego z prokuratorów w grudniu dostarczyłam dokumentację dotyczącą wszelkiego rodzaju zagrożeń z podziałem na te, które powinny być sprawdzane, bo zgodnie z prawem żywnościowym określone parametry powinny być kontrolowane, z podziałem na te, które w prawie żywnościowym nie są uwzględniane, a stanowią szczególnie duże zagrożenie. Kilkakrotnie, bodajże 3-krotnie poinformowano mnie, że dokumenty zostały przekazane z jednej do drugiej i do kolejnej prokuratury. Od połowy grudnia znajdują się w prokuraturze rejonowej Warszawa, Praga, Północ, chyba że zostały przekierowane, a ja o tym nic nie wiem. Też jest to możliwe. Czy zostaną podjęte działania w celu rzetelnego, merytorycznego wyjaśnienia problemu, a wszystkie argumenty przedstawiłam. Okaże się niebawem. Przyznam szczerze, że nie jestem w tej kwestii optymistką. Zwłaszcza jak wspomnę sobie, że szkodliwość stosowania soli drogowej przez zakłady mięsne kilkanaście lat temu uznano za nieszkodliwe społecznie albo znikomo szkodliwe społecznie. To są naprawdę szokujące, myślę, że dla naszych widzów informacje i cieszę się, że o tym rozmawiamy. I pani profesor, mi się nasuwa takie pytanie, bo patrząc na reklamy tych wszystkich mlek modyfikowanych, można dowiedzieć się, jakie są świetne. No i w ogóle pytanie, które mi się nasuwa, to dlaczego te preparaty są reklamowane jako mleko modyfikowane lub mleko o unikalnej formule? No bo takie mamy państwo, dysfunkcyjne. Państwo, które nie dba o obywateli. Główny inspektor sanitarny rejestruje mleko zastępcze preparaty do żywienia niemowląt. Doskonale wiedzą, co się w nich znajduje. I jednocześnie na etykietach tolerowany jest napis mleko modyfikowane. Z powodu tej dezinformacji preparaty zawierające utlenione oleje kupowane są przez matki małych dzieci jako mleko modyfikowane. Ten proceder trwa od ponad 30 lat. Nie wiem, czy chodzi tylko o brak kompetencji, czy być może chodzi o zinstytucjonalizowaną korupcję.
Tu jest pole do popisu dla prokuratury. My jesteśmy wobec tego bezsilni. Zgodnie z europejską definicją mleka, zgodnie z wyrokiem Trybunału Unii Europejskiej z czerwca 2017 roku, chodziło o tak zwane mleko sojowe. Mleko zastępcze, preparaty do żywienia niemowląt nie mogą być ani nazywane, ani tym bardziej reklamowane jako mleko modyfikowane, bo nim po prostu nie są. Czy ktokolwiek w mleku kozim, krowim, owczym czy jakimkolwiek innym stwierdził obecność utlenionych olejów? Sama wymiana tłuszczu mlekowego, nawet częściowa, na roślinny, powoduje, że takiego produktu nie można nazywać mlekiem. A Główny Inspektorat Sanitarny toleruje takie praktyki. Kilkanaście lat temu interweniowałam do UOKiK-u w kwestii reklamy mleka o unikalnej formule. Mleko o unikalnej formule zawierało 6 do 8, w zależności od tego, czy było przeznaczone do żywienia początkowego, czy do następnego, 6 do 8% składników mleka. Aż tyle ich tam było. Interwencja UOKiK-u trwała bardzo krótko, niecałe 2 tygodnie i z anteny najprawdopodobniej chodziło o TVN, ale tego nie jestem pewna po parunastu latach. Ta reklama zniknęła, ale zaraz potem, w ciągu miesiąca czy dwóch, we wszystkich supermarketach pojawiły się kilkumetrowe pionowe banery informujące o mleku o unikalnej formule. No więc widzimy, że zachodnie koncerny, zachodnie sieci handlowe mogą bezkarnie, całkowicie bezkarnie łamać przepisy prawa unijnego. A co robi nasze państwo? Nasze państwo nawet nie usiłuje tego prawa egzekwować. Pani profesor, ja myślę, że nie tylko ja, ale też nasi widzowie już w tym momencie naprawdę będą sfrustrowani i trochę załamani tą sytuacją, ale dobra wiadomość jest taka, że teraz wchodzimy na pole dobrych informacji, a raczej tego, że powiemy o czymś pozytywnym. I moje pytanie jest wobec tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, czym karmić niemowlę czy małe dziecko? Oczywiście najlepiej, w dodatku możliwie jak najdłużej, mlekiem mamy. Mleko matki to jest najcenniejszy dar natury dla nowego życia. Zawiera wszystko, co służy zdrowiu. Zawiera wszystko, co jest niezbędne do funkcjonowania układu odpornościowego, do kształtowania jelita, odporności do funkcjonowania mózgu. Wszystkie te składniki występują w optymalnych, chociaż zmiennych proporcjach. W miarę trwania laktacji, w miarę jak dziecko rośnie, skład mleka matki zmienia się. Co więcej, zmienia się nawet w trakcie każdego karmienia. Jest takie powiedzenie: każdy, kto ucztę życia rozpoczął przy matczynej piersi, ma dzięki temu w pełni sprawny układ odpornościowy. No niestety świadomość na ten temat wśród Polek nie jest zbyt duża. W 2018 roku zaledwie 40% Polek deklarowało chęć karmienia dziecka piersią. Odsetek ten wśród pań z Danii wynosił 85%. Tu trzeba przyznać, że sporą pracę wykonali neonatolodzy. To są lekarze, którzy opiekują się wcześniakami. Efektem ich starań było utworzenie w największych miastach w Polsce banków mleka kobiecego. Kobiety karmiące nadwyżkę pokarmu przekazują nieodpłatnie do banków mleka. To mleko jest poprzez ciśnieniowanie zabezpieczane przed rozwojem mikroflory wszelakiej, wykorzystywane głównie w żywieniu wcześniaków, których rodzi się coraz więcej. Niezależnie od tego istnieją liczne, nie tylko w dużych miastach, poradnie laktacyjne. Z pomocą ziół można zadbać o laktację i warto, bo dla dziecka nie ma nic cenniejszego i żadne mleko modyfikowane, a tym bardziej preparat zawierający utlenione oleje, tego daru natury nie zastąpi. No niestety nie zawsze możliwe jest karmienie piersią i w takiej sytuacji należy totalnie zrezygnować z mlekozastępczych preparatów produkowanych przez zachodnie koncerny i postarać się odnaleźć, jest dostępne oczywiście przez internet, mleko modyfikowane. Mleko modyfikowane zawiera białka serwatkowe i kazeiny w takich samych proporcjach jak mleko kobiece. To jest możliwe dzięki zastosowaniu ultrafiltracji. Dzięki
liofilizacji oraz pakowaniu w atmosferze gazu obojętnego zachowane są w stanie niezmienionym wszystkie bioaktywne składniki. Ich aktywność praktycznie nie ulega zmianie. Co więcej, mleko modyfikowane nie zawiera żadnych składników, które nie pochodziłyby z mleka. Zaspokaja wszystkie metaboliczne potrzeby dziecka. Jest szansą na jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Oczywiście każda partia produktu musi być standaryzowana pod względem zawartości witamin, związków mineralnych, pierwiastków śladowych. Dodatek tychże witamin i minerałów przygotowywany w firmach farmaceutycznych nie przekracza 0,3%. I w tym momencie dwie istotne informacje. Po pierwsze, nie jestem lobbystką, nie otrzymuję honorarium, działam pro publico bono, więc konflikt interesów w moim przypadku jest absolutnie wykluczony. Kolejna informacja, sprostowanie. Produkowany w Wielkiej Brytanii preparat Kendamil, o którym wspominałam w czasie naszej pierwszej rozmowy, a także preparaty Smilk zawierają tłuszcz mlekowy, niestety z domieszką olejów roślinnych. Natomiast unikalnym, na pewno w skali europejskiej, być może i światowej, produktem jest mleko modyfikowane nowej generacji Smilk Max. I bardzo proszę, żeby mamy małych dzieci, czy panie planujące posiadanie potomstwa, nazwę Smilk Max zapamiętały. Jest to produkt, który nie zawiera żadnych olejów roślinnych ani maltodekstryny. Zawiera wyłącznie składniki mleka krowiego z niewielkim, to jest zastrzeżone patentem, dodatkiem kolostrum. Dzięki dodatkowi kolostrum podwyższona jest zawartość immunoglobulin, lizozymu, laktoperoksydazy, laktoferyny, czynników wzrostu oraz witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach. Kolostrum zawiera bogate w prolinę peptydy, które aktywują grasicę i zmuszają ją do regulacji funkcji odpornościowych. Peptydy bogate w prolinę zwiększają namnażanie leukocytów, czyli białych krwinek, przyspieszają różnicowanie, dojrzewanie monocytów, makrofagów. Dzięki dodatkowi kolostrum zawartość immunoglobulin w modyfikowanym mleku Smilk Max jest taka sama jak w mleku kobiecym, aczkolwiek są to inne immunoglobuliny. Kolostrum jest dobrym źródłem immunoglobulin klasy G i M, natomiast w mleku kobiecym dominują immunoglobuliny klasy A. W odróżnieniu od preparatów, oprócz białek serwatkowych, mleko modyfikowane zawiera kazeinę. No już wspominałam, że jest ona trawiona powoli, zapewnia wrażenie sytości, zapobiega ulewaniu, co więcej, stymuluje wzrost bifidobacterium bifidum w jelicie noworodka. Kazeina zwiększa przyswajalność wapnia, wspomaga wchłanianie cynku i miedzi. W czasie trawienia powstaje z niej kilkaset bioaktywnych peptydów regulujących nasze zdrowie. Między innymi są to peptydy o działaniu przeciwbakteryjnym i antywirusowym, których w przypadku karmienia dziecka preparatami po prostu w diecie malucha nie ma. Podkreślić należy, o czym wiedza też jest niewielka, że tłuszcz mlekowy pod wieloma względami podobny jest do tłuszczu mleka kobiecego. I jeden i drugi występuje w postaci maleńkich kuleczek o dużym stopniu dyspersji. Kuleczki na swojej powierzchni posiadają fosfolipidowo-białkowe otoczki. Frakcja fosfolipidów mleka kobiecego i mleka krowiego plus tłuszcz zimnowodnych ssaków i ryb zawierają lipidy eterowe, unikalny składnik o wyjątkowo wysokiej aktywności przeciwnowotworowej. Stereospecyficzna budowa trójglicerydów mleka krowiego i kobiecego jest bardzo podobna. Zawsze na pozycjach skrajnych, czyli SN1, SN3, zlokalizowane są krótko i średnio łańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe, co ułatwia proces trawienia i uwalniania tych kwasów z trójglicerydów. Natomiast w pozycji środkowej obecny jest kwas palmitynowy. Taka jego lokalizacja utrudnia powstawanie mydeł, zapobiega zaparciom, zwiększa wchłanianie tłuszczu i wchłanianie wapnia. Natomiast kwas oleinowy omega-9 wbudowany w trójglicerydy obniża temperaturę ich topnienia,
zwiększa płynność błon komórkowych, ułatwia transport, intensyfikuje metabolizm tłuszczu w jelicie. Kolejna zaleta tłuszczu mlekowego to obecność antyoksydantów lipofilnych, o których już bodajże ze 3 razy mówiłam, ale warto to przypomnieć. Przede wszystkim skoniugowany kwas linolowy CLA o aktywności antyoksydacyjnej 100 razy większy niż witamina E. Poza tym alfa-tokoferol, beta-karoten i witamina A, które wspólnie neutralizują tlen singletowy i najróżniejsze wolne rodniki. Do tego dodać należy koenzym Q10, lipidy eterowe, o których mówiłam. Te składniki są skuteczne w zapobieganiu skutkom stresu oksydacyjnego zarówno w mleku, jak też w organizmie człowieka. Prawdą jest, że występują w niewielkich ilościach, ale są termostabilne, dzięki czemu są aktywne we wszystkich produktach mleczarskich, również w mleku UHT. Poza tym działają pleiotropowo i synergicznie. Bezcenne dla zdrowia są składniki otoczki kuleczki tłuszczowej. Wspomagają neurogenezę, wpływają pozytywnie na procesy poznawcze, działają ochronnie przed infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi, stymulują układ odpornościowy i, co jest bardzo istotne, zmniejszają ryzyko autoimmunizacji, między innymi stwardnienia rozsianego oraz autyzmu. Pani profesor, więc ta właśnie pozytywna wiadomość to jest to, że jeżeli musimy się zdecydować na jakieś mleko modyfikowane, to wygląda na to, że ze względu na obecność tłuszczu mlekowego oraz kolostrum, to właśnie mleko modyfikowane Smil Max będzie działało prozdrowotnie na organizm dziecka i będzie tym rozsądnym wyborem. No chyba nie ma aktualnie lepszego wyboru, poza oczywiście karmieniem mlekiem matki. Mleko modyfikowane Smil Max wykazuje wyjątkowy potencjał immunomodulacyjny, ale nie tylko. Kolostrum z pierwszego udoju w badaniach klinicznych na dzieciach definiowane jest ono jako pierwsze mleko, więc gdyby ktokolwiek z internautów sięgnął do literatury, to nazwa pierwsze mleko to jest to samo co kolostrum. Jest ono formą biernej immunizacji ze względu na wysoką zawartość immunoglobulin, ze względu na obecność czynników wzrostu. Najważniejszy z nich to insulinozależny epidermalny transformujący, ale także kilkukrotnie większą niż w mleku zawartość antyoksydantów. Witamina E. A. Wpływa na odporność wrodzoną, zapewnia ciągłość błon śluzowych układu pokarmowego, ale także układu oddechowego, moczowo-płciowego. Witamina A zwiększa aktywność i liczbę makrofagów, natomiast działający z nią w duecie beta-karoten wpływa na wzrost liczby limfocytów i aktywację komórek nekrotyzujących. Na przewód pokarmowy stymulująco działają wszystkie białka serwatkowe z laktoferyną na czele, nasycone kwasy tłuszczowe fosfolipidy, które hamują wzrost Helicobacter pylori, ograniczają wzrost różnych patogenów, uniemożliwiają ich przeżywalność oraz kolonizację przewodu pokarmowego. Bezpośrednie działanie na układ odpornościowy wywierają unikalne składniki takie jak skoniugowany kwas linolowy, który zwiększa syntezę immunoglobulin, aktywuje makrofagi, neutralizuje endotoksyny bakteryjne. Piękne badanie na małych owieczkach z zastosowaniem CLA prowadzono. Lipidy eterowe, o których już wspominałam, stymulują układ odpornościowy, który po tej stymulacji staje się zdolny do identyfikacji i unicestwiania komórek nowotworowych. Składniki otoczki kuleczki tłuszczowej aktywują wzrost komórek, generują komórkowe mechanizmy obronne. Butyrofiliny, koroniny aktywują leukocyty, makrofagi, neutrofile, komórki tuczne, czyli większość składników naszego układu odpornościowego. Zapobiegają infekcjom bakteryjnym i wirusowym. Butyrofiliny zmniejszają ryzyko stwardnienia rozsianego. To są wszystko bardzo niesamowite mechanizmy i tak sobie pomyślałem, pani profesor, jeszcze o tym, że składniki działające przeciwzapalnie z mleka mają też bardzo istotną funkcję, między innymi w kontekście budowania odporności. Może o nich też warto wspomnieć. Oczywiście są tak samo istotne jak składniki, które działają bezpośrednio na układ immunologiczny, chociaż mechanizmy ich działania są odmienne. Tu chyba na czoło wysuwają się białka serwatkowe z laktoferyną na czele. W dalszej kolejności bioaktywne peptydy powstające z kazeiny. Krótko-średnio-łańcuchowe kwasy tłuszczowe niezbędne do tworzenia prawidłowej struktury nawłonka jelitowego. Witamina D3 działa przeciwzapalnie, a jej niedobory są przyczyną wszystkich bez wyjątku chorób autoimmunologicznych. Antyoksydanty, o których już wspominałam, fosfolipidy
uczestniczą w interakcjach międzykomórkowych, w transbłonowej transmisji działają jako receptory dla hormonów czynników wzrostu. Dzięki aktywności antyoksydacyjnej działają ochronnie na śluzówkę przewodu pokarmowego, co więcej na struktury mózgu, wątroby, śledziony czy nerek. No i lipidy eterowe stosowane w skutecznej terapii przez Japończyków zapewniają skuteczność w leczeniu endotoksemii bakteryjnej, czyli sepsy. Działanie przeciwzapalne tych składników jest równoznaczne z działaniem antynowotworowym. Pani profesor, chciałem jeszcze porozmawiać o kwestii neuroprotekcyjnej, ponieważ tak jak sprawdzałem sobie między innymi to mleko modyfikowane z Milmax, to wydaje mi się, że tam zawarte składniki mogą też w jakiś sposób działać neuroprotekcyjnie. Oczywiście, że tak. W dodatku są to w większości te same składniki, które działają immunomodulująco. Do znudzenia powtarzam, bioaktywne składniki tłuszczu mlekowego działają pleiotropowo, czyli wielokierunkowo i działają synergicznie. Podstawowy budulec systemu nerwowego stanowi kwas dokozaheksaenowy, fosfolipidy i cholesterol. Tłuszcz mlekowy nie zawiera kwasu dokozaheksaenowego, jeżeli to w śladowych ilościach, niewielkie ilości obecne są również w jajach, ale mimo to wykazuje wysoki potencjał neuroprotekcyjny, który wynika z obecności fosfolipidów, cholesterolu, witamin i składników otoczki kuleczki tłuszczowej. Fosfolipidy, niezbędne w syntezie neurotransmiterów, przewodzeniu impulsów nerwowych, zapobieganiu degradacji dendrytów. Cholesterol i fosfolipidy, zespół wespół, są aktywne w formowaniu, są niezbędne w formowaniu synaps w neuronach oraz w powstawaniu otoczki mielinowej. W ochronie struktur mózgu przed skutkami stresu oksydacyjnego działają antyoksydanty lipofilne. Witamina D3, aktywna w syntezie neurotransmiterów, zapobiega oksydacyjnym uszkodzeniom tkanki nerwowej, działa przeciwzapalnie, hamuje demielinizację tkanki nerwowej w stwardnieniu rozsianym. Butyrofilina. Jest to glikoproteina, która stanowi aż 40% białek otoczki kuleczki tłuszczowej. Są dowody naukowe na jej skuteczność w zapobieganiu stwardnieniu rozsianemu. Oprócz składników tłuszczu mlekowego immunomodulująco działają aminokwasy siarkowe, które są wykorzystywane w endogennej syntezie glutationu, to jest główny antyoksydant w naszym organizmie, w syntezie tauryny, która jest neuromodulatorem, L-karnityny, która zwiększa wydzielanie energii z kwasów tłuszczowych, kreatyny, która jest głównym nośnikiem energii w mięśniach i metalotioneiny. To ostatnie białko jest bardzo nielubiane przez lekarzy, zwłaszcza onkologów. Jest to białko, które w odpowiedzi na obecność w naszym organizmie różnych toksycznych związków, a do takich zalicza się również chemioterapię, syntetyzowane jest w dużych ilościach i bardzo często chemioterapia, zwłaszcza u ludzi, którzy mają jeszcze potencjał tak zwanej samoobrony, jest hamowana właśnie przez te metalotioneiny. Krytyczny w rozwoju mózgu jest okres życia płodowego oraz pierwsze 2 lata życia dziecka. Dlatego prawidłowa podaż tłuszczu mlekowego i tłuszczów rybnych w diecie kobiet w ciąży karmiących i dzieci nabiera szczególnego znaczenia. Pani profesor, no i taki mam wniosek odnośnie całej naszej rozmowy, ale też tej ostatniej części, że właśnie w momencie, kiedy to naturalne mleko lub prawdziwe mleko modyfikowane ma wpływ neuroprotekcyjny, to czy ja mam słuszne wnioski, że z przedstawionych przez panią dzisiaj dowodów wynika, że związek pomiędzy karmieniem dzieci, niemowląt i małych dzieci preparatami, które zawierają utlenione oleje roślinne, co jasno pani pokazała, i wysoką zachorowalnością na schorzenia neurodegeneracyjne jest jakby ciężki do przeoczenia? Wiadomo już z badań, że z zachorowalnością na schorzenia neurologiczne, neurodegeneracyjne koreluje niedobór antyoksydantów lipofilnych. A przecież najlepszym źródłem tych antyoksydantów jest tłuszcz mlekowy. Oleje roślinne natomiast zwiększają w postępie geometrycznym zapotrzebowanie na antyoksydanty i utleniają się dlatego, że nie ma szans na zbilansowanie podatności na utlenianie i odpowiedniej ilości odpowiednio aktywnych antyoksydantów. No i myślę, że teraz nasi internauci kojarzą, czyim interesom zagraża biologicznie aktywna, naturalna, nieprzetworzona żywność z tłuszczem mlekowym na czele.
Myślę, że już kojarzycie, dlaczego tłuszcz mlekowy jest dyskredytowany przez środowiska farmaceutyczno-medyczne. Dlaczego, to jest kolejny krok do przyszłości, hodowlę bydła należy zlikwidować. Przecież krowy wytwarzają metan. To jest prawda. Ale dziwnym trafem fakt, że krowy żywione zielonką pastwiskową wytwarzają tego metanu 3-4 razy mniej niż krowy żywione kukurydzą, jest ignorowany. Fakt, jakie ilości metanu uwalniane są do atmosfery w czasie szczelinowania przy wydobywaniu gazu łupkowego, również jest pomijany milczeniem. I na koniec można dodać przerażającą informację. W mojej opinii myślący, kojarzący, inteligentni ludzie stanowią również zagrożenie dla polityków, a zwłaszcza tych, którzy chcą nam zrobić wielki reset z chipowaniem ludzi włącznie, o czym Klaus Schwab rok temu w Davos na szczycie G20 osobiście poinformował. Mamy szansę przed tym się bronić. Ja tego oczywiście nie dożyję, ale Państwo musicie się przed tym bronić. Dziękuję za uwagę. Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naprawdę ogrom wiedzy i jestem zachwycony, że mogliśmy porozmawiać. I tym bardziej się cieszę, że przed nami jeszcze kilka nagrań w przyszłości, prawda? Oczywiście. Następne będzie o dodatkach do żywności. Z pytaniem, czy jest to siła postępu, czy podstępu. Rewelacja, dzięki. Bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo dzisiaj, miłego dnia i do usłyszenia niedługo. Do miłego, do widzenia. Dzięki wielkie za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Zostawcie komentarz. Te komentarze bardzo się przydadzą, żeby ten film się rozrastał, żeby rósł mu zasięgi i żeby docierał do jak największej ilości osób. Jeżeli możesz, to udostępnij go też dalej, bo jest to temat niezwykle ważny, umówmy się, i temat, o którym niezwykle rzadko się mówi. Zostaw też subskrypcję kanału, bo dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi materiałami. A warto, zdecydowanie warto, bo chociażby kolejne materiały z profesor Grażyną Cichosz nadchodzą. W opisie filmu znajdziesz też link do opracowania naukowego na temat kolostrum i linki do badań w tym temacie, na temat działania prozdrowotnego kolostrum, także osoby dociekliwe, osoby, które lubią zgłębiać takie tematy, serdecznie zachęcam do sprawdzenia. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia niedługo w kolejnych materiałach. Trzymaj się, do zobaczenia. Cześć.